kosz pisanek, które robi się na Wielkanoc. W poście robimy pisanki, to są pisanki malowane woskiem, wydmuszki. I tutaj mamy kolorowane barwnikiem, barwnikiem z torebek, ale ekologicznie robiło się tak pisankę. Najpierw się robiło wydmuszkę, wydmuszkę trzeba zrobić, później trzeba woskiem naciągnąć wzór, namalować i starać się, żeby na każdej ten wzór był inny. Później po umalowaniu właśnie woskiem wkładamy do barwnika. Barwnik możemy przygotować ze zboża, z kory dębu, z jarzyn, z różnych owoców. I jak kiedyś nie było właśnie jeszcze farby w torebkach, które się dzisiaj barwi, to się robiło, z pól zbierało z ziół barwniki. I po rozpuszczeniu, po umalowaniu woskiem, wtedy wkładamy do barwnika, wyjmujemy z barwnika i jajeczka wtedy rozpuszczamy nad ciepłym, nad ogniem, żeby można było rozpuścić wosk i ten wzór pozostaje nam na każdym jajku, jaki zrobimy. Pisanki się malowało na Wielkanoc. Już od dawna były tak zwane kraszanki, które były barwione jednokolorowo, a później robione były na nich różne wzory. Tu jeszcze mamy palenki, które też się wiążą z Wielkanocą i robimy palmy duże po to, żeby dzieci były zdrowe, żeby się wszystko dobrze prowadziło w gospodarstwie i żeby czym największe, żeby dzieci rosły duże. Palemkę taką później się po świętach, jak gospodarz wychodził w pole, wkładało się pod skibę poświęconą, bo trzeba było iść z nią najpierw do kościoła i palmową niedzielę poświęcić i przynieść do domu, a później jak gospodarz wychodził w pole, to taką palemkę wkładał pod skibę, jak wychodził orać i przysypywał ziemią, żeby wszystko robactwo zginęło, żeby nic nie niszczyło zbiorów w polu, żeby się wszystko dobrze prowadziło i szczęściło.